Wicelidera drugiej ligi Start Otwock Ciemne Stroje podejmowała na własnym stadionie Freskowita Wysokie Mazowieckie. Mecz wygrali gospodarze, ale pierwsza połowa była w wykonaniu obu drużyn słaba i bez emocji. No może poza bardzo ładnym golem dla Freskowity, strzelonym po dośrodkowaniu Tomasza Jakuszewskiego przez Tomasza Bzdęga. Była to 28. minuta spotkania. Chociaż w pierwszej połowie oba zespoły miały jeszcze okazję do zmiany wyniku, to 1-0 utrzymało się do przerwy. Walczyliśmy, staraliśmy się jak najlepiej. No udało nam się strzelić tą pierwszą bramkę i dowieźliśmy do końca pierwszej połowy. No. I jeszcze w drugiej połowie też zasłużyliśmy na drugą bramkę, bo jeszcze mieliśmy później jeszcze sytuację. No. Udało nam się wygrać po ciężkim boju. No. Jesteśmy zadowoleni. Druga połowa była już w wykonaniu obu drużyn lepszym widowiskiem. Oglądaliśmy więcej walki i ciekawych sytuacji. Na 20 minut przed zakończeniem meczu na boisku pojawił się Dzidosław Żuberek. Ta zmiana ożywiła ofensywne poczynania Freskowity, co Żuberek po podaniu Galińskiego zamienił na kolejnego gola dla gospodarzy. Cieszę się, że wszedłem i dołożyłem tą jedną bramkę, która dała nam taki spokój, bo mecz nie był jakimś porywającym widowiskiem. Piłka skakała, no ale są takie warunki, no najważniejsze są przed 3 punkty. Wynik 2-0 utrzymał się do końca spotkania, chociaż na 3-0 mógł jeszcze podwyższyć Bzdęga. Niewykorzystana sytuacja mogła się zemścić, bowiem na chwilę przed zakończeniem meczu doskonałą sytuację mieli goście, ale po raz kolejny na miejscu był Sandomierski. Freskowita, Start Otwock 2-0 i Mleczni nadal są w grze o czołówkę tabeli.